Bzy rosną niemal w każdym przydomowym ogródku, bo ta dzielnica w większości zabudowana jest jednorodzinnymi domami. Bloków niewiele, właściwie straszy tylko jedno osiedle, odgrodzone od świata betonowymi płytami. No ja zacząłem pisać opowiadanie w latach 90. Mam taki zeszyt, którego nikomu nie pokazuję, nawet żonie. On gdzieś tam sobie leży, to są takie moje próbki. Wojciech Chmielewski urodził się w 1969 roku w Warszawie. Prozaik. Zadebiutował w 2003 roku. Autor tomów opowiadań Biały bokser, wyróżnionego w 6. edycji Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Brzytwa, nominowanego do Nagrody Mediów Publicznych Cogito, najlepsza dentystka w Londynie oraz powieści Kawa u Doroty, nominowanej do Nagrody Angelus w 2011. W tym roku ukazała się jego najnowsza książka. Powieść Belweder gryzie w rękę. Opowiada o losach mieszkańców peryferyjnej dzielnicy wielkiego miasta. To jest proza jak najbardziej realistyczna, która i do tego współczesna. Tak? To są rzeczy, które się dzieją teraz wokół nas. I to właśnie jest najbardziej dla mnie inspirujące. Autobus, zatłoczony pociąg, ulica, sklep spożywczy, faceci stojący pod sklepem. To jest jakby świat, który szalenie mnie inspiruje. Za to zapachu bzu jest pod dostatkiem na zaśmieconym podwórku przed ruderą, obok której w pogodne dni odbywają się alkoholowe libacje. Mariusz przechodzi koło niej codziennie. Chciałbym się podzielić jakąś moją wrażliwością z innymi, tylko tyle mogę po sobie pozostawić tutaj, to co jest zapisane w moich opowiadaniach. Tylko tyle.